To do mnie powiedział Duch Święty jakiś czas temu, natomiast uważam, że to dotyczy nas wszystkich, całego naszego Kościoła. On powiedział do mnie taką rzecz. Zmień modlitwę na modlitwę autorytetu i mocy. I o tym dzisiaj już generalnie zostało dużo powiedziane. I teraz nie chodzi o samo to, że masz się modlić, bo to jest podstawa podstaw. A jak się nie modlisz, to wiesz, że masz problem. Więc nie chodzi o samą modlitwę, ale teraz zrewiduj i sprawdź, jak się modlisz. Jak się modlisz? Czy modlisz się z autorytetem? Czy ty zarządzasz w tych modlitwach, czy ty nie zarządzasz? Może już zapomniałeś o tym, że w momencie, kiedy narodziłeś się na nowo, kiedy przyjąłeś Jezusa jako Pana Zbawiciela, została ci nadana władza, została ci nadana moc, został ci nadany autorytet. Władza w momencie poznania Jezusa jako Pana i przyjęcia Go jako Pana i Zbawiciela, moc w momencie ochrzczenia w Duchu Świętym, otrzymałeś moc wysokości. Może już jesteś tak długo wierzącym, że zapomniałeś o tym, że masz władzę i masz moc. I teraz powiem ci taką rzecz. Jeżeli nie zarządzasz swoją codziennością, nie zarządzasz swoim ciałem, nie zarządzasz swoją duszą, swoimi emocjami, swoimi myślami, swoim czasem, wszelkimi zasobami, które masz, pieniędzmi i tak dalej, to też nie zarządzasz odpowiednio w modlitwie. O tym dzisiaj już też generalnie mówił Michał. Nie zarządzasz albo źle zarządzasz. Zobacz, zrewiduj, jak ty też funkcjonujesz. Bo jedna kwestia, jedna sprawa to jest taka, że zrewiduj i sprawdź w ogóle, jak się modlisz. Czy ty zarządzasz i bierzesz autorytet nad pewnymi rzeczami w modlitwie, czy nie. To jest jedna kwestia, bo może modlisz się w sposób lękowy, może modlisz się w sposób religijny. Zrewiduj to, sprawdź. Ale druga sprawa jest taka, zerknij i zobacz, jak ty w ogóle funkcjonujesz. Czy ty w ogóle bierzesz autorytet nad codziennością, czy ty zarządzasz w ogóle sobą. Bo może jest tak, że ty robisz ten sposób. Panie, ty się tym zajmij, niech inni ludzie się tym zajmą. Składasz odpowiedzialność na innych ludzi, bo mówisz, pomódl się o mnie. Zarządzaj, zacznij zarządzać też sobą i zrewiduj też swoje życie modlitewne i zmieniaj modlitwę na modlitwę autorytetu i mocy.